co zamówiłem, strój Creepera. Ale to jest Wish, więc przyszło... Nie wierzę. Co tu się dzieje? Poczekaj, co ty robisz? Dzisiaj oglądamy najlepsze TikToki z TikToka. Nie mam bladego pojęcia, czy takie istnieją, ale Jurek je przygotował, więc sprawdzimy, czy rzeczywiście będą najlepsze. I biorąc pod uwagę, co dla Jurka jest najlepsze... Po prostu proszę, bądźcie ze mną do samego końca i zobaczymy, co dla Jurka znaczy najlepsze TikToki i czy takie w ogóle istnieją. Ten pomysł ogólnie jest od was, więc bardzo, bardzo dziękuję. Pierwszy TikTok, co na nas czeka? Zrób Toma Hollanda na milion lajków. I gościu sobie wycina coś w papierze? O co chodzi? Pewnie zaraz się dowiemy. I co on wyciął? Dobrze, Jurku, jeden punkt dla ciebie. To rzeczywiście był najlepszy TikTok. No, Jurek, myślałem, że będzie źle, a jest dobrze. A dziękuję. Nareszcie wezwali porządną pomoc. Mam nadzieję, że dobrze przetłumaczyłem. Okej. Okay. Jeżeli nie znacie sytuacji, czy na pewno znacie, bo... Jest to kanał sueski, który został zablokowany i psy pomagają. To już wiadomo, dlaczego został odblokowany. Dziękuję, TikTok. Mamy nogę. Gościa, który wbija sobie widelec w nogę i wysuwa część nogi i... Dlaczego to jest aż tak tri... Jaki to jest trip? Tu się wydarzyło więcej niż w całym moim życiu. Jeszcze raz. Gościu wbija widelec w nogę, wyciąga kawałek czegoś z nogi, następnie okazuje się, że widelec jest deską, a ta deska jest trawnikiem. O co kurna tu chodziło? To jest najlepsze? Okej, to jest TikTok. Legendarne filmiki, których nigdy nie zapomnisz. Część 253. To prawie jak nasze lifehacki z TikToka. Dobra, sprawdźmy, czy to rzeczywiście będzie taki niezapomniany filmik. Czekaj na to. I co? To jest mój ulubiony TikToker! Jeżeli go nie znacie, to gościu jest zarąbisty i pomysł w ogóle na tego TikToka jest super, ponieważ gość odwzorowuje kolory, które są za tą kartką. Zaraz zobaczycie, że gość potrafi tak te kolory połączyć, że wyjdzie kolor, który jest... No zobaczycie, to się po prostu złączy. Mam nadzieję, że to jest ten TikTok, no poczekajcie, pa. I po prostu to będzie połączenie jeden do jednego identycznie. Jestem ciekaw, czy to jest real, czy fake, dajcie mi znać, jak myślicie. Wydaje mi się, że to są real TikToki i gościu mam nadzieję, że nas nie oszukuje. Co za świr. Czy on jeszcze zrobi tu? Jak widać, połączenie jest idealne i ciężko. Tymczasem ja nie potrafiący nic, jeżeli chodzi o plastyczne rzeczy. Łączmy się w bólu. Powiedz mi, co zostało ci z poprzedniego małżeństwa i nie możesz tego wyrzucić? Dziecko! Przepraszam, wiem, to było no dobra, to było niesmaczne, ale... Okej. Okay. To jest najlepszy TikTok. Gościu, co ty wybrałeś? Z dystansem! No mam nadzieję, że to po prostu żart. No. Powiedzcie, że to żart. Widziałeś kiedyś miejsce w swoich snach? Czemu... Przepraszam, że się doczepię, ale czemu tam zamiast E jest gwiazdka? Nie wiem, to jest cenzura? Co jest złego w E? Widziałeś kiedyś te miejsca w swoich snach? Sprawdźmy. Nie widziałem. Też nie widziałem. I... Tego też nie widziałem. Naprawdę nie widziałeś? Czekaj, bo na przykład, czekaj, widziałem ten supermarket, tak. Ale w śnie? Ja widziałem ten sklep po prostu w polu, więc jak ktoś widział sklep w polu i był w tym sklepie, to dajcie znać, bo nie wiem, to jest dobry sen, więc był, więc może ktoś też miał taki sen. Więc dajcie mi znać w komentarzu, czy widzieliście te miejsca, czy nie, bo kłamiesz, prawda? Byłem w tym sklepie, naprawdę. Dajcie mi znać, czy wam się śniło coś z tych miejsc, albo coś podobnego, bo ja... Mamy szafkę. Czemu on otwiera szafkę za pomocą kija do golf? To jest TikTok, co ja się zastanawiam, czemu? Próbuj cegłą... Ten widok boli. Bardzo boli. Mamy kotka i mamy wrzucanie butelki do wiadra. Proszę was, jak to jest możliwe? Nie, dobra, patrzcie, to jest niemożliwe, żeby kot wrzucił butelkę na kota głowę, więc teraz no ja nawet nie jestem w stanie,
Ja nawet nie jestem w stanie tego zrobić za pierwszym razem. Zrobiłem to nie wiem za którym razem, więc... Jeszcze raz, kot przesunął wiadro, po czym odrzucił butelkę, która trafia na głowę kota. No było to najlepsze, przyznam. Pokaż mi najlepsze przejście filmowe, jakie kiedykolwiek widziałeś. Sprawdźmy, czy rzeczywiście będzie najlepsze. Ja to znam. I to jest naprawdę... Zakręca to w głowie i macie takie... To jest zrobione. Ona biegnie po leki dla ojca i nagle... otwiera drzwi, które są lustrem i bierze te leki. I to są najlepsze TikToki. Naprawdę, pan Jan Matejko i jego pokaz elektromagnetyczny to jest najlepszy TikTok. Przecież jeszcze niedawno on był w najgorszych TikTokach. Dobra, sprawdźmy, co pan Jan Matejko nam pokaże. Ja nic oczywiście do pana Jana Matejki nie mam. Wydaje się nawet bardzo sympatyczny, więc pozdrawiamy. I umie takie rzeczy... Który bazy 14 i 6 plus flaszeczka. I umie takie rzeczy, których ja nie umiem i pewnie wy też nie umiecie. Uwaga, teraz będzie pokaz elektromagnetyczny. Dzień dziadka, oja! Z okazji dnia dziadka. O, proszę uprzejmie, i flaszeczka. Tak to wygląda. Dziadek 76-letni. Rok temu robiłem też pokaz. Ale miałem... Nie wiem, jakoś mnie zamurował. Nie wiem, co mam powiedzieć. To jest tak abstrakcyjna sytuacja, że gdzieś w tym momencie, jak nagrywam ten filmik, to ktoś sobie przykleja do siebie flaszeczkę. Okej, mamy panią grającą na akordeonie i psa, który sobie... No ma niezły odlot. Nie, Jurek, ty nie nadajesz się do wybierania najlepszych TikToków. Ja, przepraszam. Najlepsze. Dobrze, może zaraz jeszcze coś nas zaskoczy od Jurka. Ucz się lifehacków razem ze mną. Mamy skarpetkę, którą przyklejamy oczywiście na klej na gorąco. I następnie ta skarpetka... Do tej skarpetki trafia banan. Że co, że to jest schowek na banana, żeby po prostu mieć cały czas jedzenie? Czy... Wy wszyscy myśleli, że masz większego... Tego się nie da rozchodzić nawet. No. I nie oznaczajcie mnie, bo nie przetestuję tego gówna. Changing the color of my tongue. To są żelki, które zmieniają kolor języka i zobaczymy się po 10 minutach z nim i zobaczymy efekt. It's not coming off. Czemu to ma 2,4 miliona polubień? O, co jest z tym takiego niezwykłego, że są cukierki, które po prostu kolorują język albo zęby? Milion polubień. To jest według Jurka najlepszy TikTok. Gościu, który jest nad przepaścią. Wiarygodnie, autentycznie to wygląda. Ja się nabrałem z początku. I on spada w tej przepaści i się gubi. To jest naprawdę najlepsze, co widziałem. Dungeon Book Nook. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Ale ja to chcę. Czy pewnie to jest strata pieniędzy, więc dajcie mi łapkę w górę albo komentarz, napiszcie, żebym to kupił. Ja wtedy się zmotywuję i to kupię i wam pokażę. Proszę, zachęćcie mnie, bo to jest głupota, ale bym w sumie to chciał. bardzo to chcę. O, i to jest Jurek TikTok. Realistyczne ciecze w Minecraft. Woda i lawa. Taki TikTok to jest fajny TikTok. Coś szalonego wydarzyło się, kiedy robiłem ten filmik. Czy ktoś mi wyjaśni, co tam się właściwie wydarzyło, bo to... Mamy laseczkę, która je KitKata. Naprawdę, Jurek, to jest najlepszy TikTok. To jest najlepsze, co widziałem. I gościa, który otwiera Twixa. I ona mu zjadła po prostu jednego. Przepraszam, że jestem panem Marudą, ale to był chyba KitKat, a nie Twix. To czemu ty jeszcze... Okej. Okay. Czy wskażesz, które to rysunek? Level hard. Wydaje mi się, że lizak po lewej stronie jest rysunkiem. Proszę się zastanowić chwilę, wybrać i zaraz sprawdzimy, kto miał rację. Uwaga, uwaga! A, czyli wszystko to nie był rysunek, super. A, ręka, którą rysowała, była rysunek. Co jest? Mamy panią, która ma podłączony do swoich ust mikser. To jest normalne? I jak widać, ten mikser działa i
I to ma 342 tysiące polubień. Pomóżcie mi, może wy wybierzcie najlepsze TikToki, jeżeli takie są, bo Jurek, to widzicie, no. Kolejny TikTok, co będzie się działo? Gościu zrywa sobie folię z... nie wiem z czego. No to najlepsze, naprawdę najlepsze. I po chwili gościu też to powtarza, psując sobie mikrofalem. Ogólnie widzicie, tutaj po prawej są takie cyferki, to jest numer TikToka i napiszcie w komentarzu numer tego TikToka, który według was jest najlepszy, bo według mnie wszystkie. Dziękuję. Nikt nic nie napisze, stary. Napiszą. Dobra, mamy kolejny, to jest chyba lifehack. Ja już poznaję w ogóle, od razu wiem, że to lifehack. Gościu podłączył sobie coś do kubka z wodą i leje sobie... W ogóle czemu tam lała się woda zamiast Czyli to jest lifehack, jak sobie nalać swój coli. Nie, nie przetestuję tego. Szalona Martusia 3, która robi tutaj sztuczki i... Jak ona to zrobiła? Ulubiona rzecz, aby się odstresować. Nie wiem, boli mnie to. To jest najlepszy TikTok. To jest po prostu tak niekomfortowe do oglądania, gościu, no. POF, you are 6 years old. O co chodzi z tym POF, bo cały czas mi o tym piszecie. To jest point of view, nie rozumiem, proszę mi wyjaśnić. Ale co do tego TikToka, to powiedziałbym, że bardzo dobry, bo tak robiłem, ale czasem zdarza mi się niektóre rzeczy stąd dalej robić, więc... Ja mam 25 lat, więc nie wiem, czy to coś ze mną nie tak, ale na przykład tak czasem robię. To może nie powinienem się przyznawać. Także dajcie mi znać, czy ktoś kiedykolwiek coś z tego robił. O nie. Zaczyna się źle, ponieważ w opisie jest 5 minutes craft, więc zobaczmy co... Czy chyba nie 5 minutes craft, oni chyba śmieją z 5 minutes craft. Gościu wziął gumkę z maseczki i następnie piłuje tą gumką krzesło, które odpadło. Sprawdźmy to. Jak będziecie chcieli, to dajcie znać, to możemy to sprawdzić, ale wydaje mi się, żeby gumka z maseczki pozwoliła spiłować krzesło. Z drugiej strony to jest TikTok, to jest wszystko możliwe, no. Co zamówiłem? Strój creepera. Ale to jest Wish, więc przyszło... Mind game, no. Powiedzcie mi, że to jest żart i że... To jest niemożliwe. Kiedy idziemy do toalety, może prosto nam spaść telefon do kibelka, ale jest na to rozwiązanie. Czy nie wiem, czy jest rozwiązanie. Jest rozwiązanie, które wynalazł. I o co chodzi? Jak spadnie nam telefon, no, kurde, zajebiste rozwiązanie. Zajebiste, naprawdę, super. No, już się boję, to zmieni nasze życie na zawsze. Kiedy robicie kupę, róbcie ją tak... Nie wierzę. Czy ty wrzuciłeś swojego TikToka do najlepszych TikToków? Co tu się dzieje? Poczekaj, co ty robisz? Dobra, telefon ci spada, oparty o kubek. Gościu, patrz. Patrz. Cio. No jak? No, czy ja rozumiem, że to jest TikTok tam. Rozumiem. Ale powiem ci, Jurku, że naprawdę masz bardzo fajne TikToki. Ja lubię, daję... O, jest nad Max. To jest naprawdę dobra. To jest dobry TikTok, no. Ogólnie poczekaj, co się stanie? Poczekaj. Co? Fajne życie. Daj okej. Okay. Patrz, ja mogę nawet tak postawić telefon. Jurek, to jakbyś miał 10 lat i chciałem się pochwalić telefonem. Patrzcie, jaki mam telefon. Tak mogę. Ha. Przebrnęliśmy! Udało się. Jeżeli dotarliście aż do tego momentu, to napisz telefon w komentarzu, to będę wiedział, że ty jesteś aż tutaj, więc gratuluję. Może jak macie jakiegoś TikToka, to mnie oznaczcie, podeślijcie. Może zrobimy jeszcze odcinek najlepszych TikToków, jeżeli takie istnieją.